Hej, witajcie w Eurece. Całkiem niedawno połączyliśmy siły z Fundacją WWF Polska i stworzyliśmy dla Was odcinek prezentujący kilka intrygujących faktów dotyczących energii odnawialnej. Tym razem zabierzemy się za kwestię energii z odrobiny innej strony, demonstrując w jaki sposób możecie ją wytworzyć domowym sposobem. Jeżeli chcecie pogłębić swoją wiedzę w tym temacie, dzisiejszy odcinek z pewnością Was zainteresuje. Na samym początku proponuję, żebyśmy przeprowadzili mały eksperyment, dzięki któremu przygotujemy niewielką baterię. Do eksperymentu potrzebować będziemy kilku blaszek wykonanych z miedzi, kawałka folii aluminiowej, tektury, miseczki octu i jednej diody. W pierwszej kolejności należy odpowiednio przygotować kilka kawałków tektury oraz folii aluminiowej tak, by pasowały kształtem do miedzianych płytek. Następnie kawałki tektury zanurzamy w occie, a gdy już będą właściwie nasączone, przystępujemy do budowania stosu, układając naprzemiennie aluminium, nasączoną tekturę oraz miedź. Jeżeli wszystko wykonamy prawidłowo, uda nam się uzyskać działające ogniwo elektryczne. Co prawda bardzo słabe, lecz wystarczające do zapalenia diody. Ale jak dokładnie ono działa? Aby to wyjaśnić, musimy wpierw dowiedzieć się, z jakich podstawowych elementów składa się ogniwo elektryczne. Przepływ prądu możliwy jest dzięki interakcji dwóch podstawowych komponentów – katody i anody. Katoda, czyli w naszym przypadku miedziana płytka, posiada mniejszą niż anoda, czyli aluminiowa folia, zawartość elektronów, dążąc jednocześnie do zwiększenia ich liczby. Problem polega na tym, że aluminium nie jest zbyt skore do samoistnego oddawania elektronów, co dodatkowo łączy się z utratą protonów. Aby operacja ta była możliwa, konieczna jest obecność trzeciego komponentu ogniwa elektrycznego, jakim jest elektrolit, czyli w naszym przypadku zawarty w tekturze ocet. To właśnie ów roztwór pozwala na uwolnienie się protonów, a co za tym idzie, umożliwia swobodny ruch elektronów i przepływ napięcia elektrycznego. Niestety, stworzone w ten sposób baterie nie będą raczej w stanie zastąpić tradycyjnych źródeł zasilania. Nie oznacza to jednak wcale, że zaopatrując się w energię, nie pozostajemy bez możliwości wyboru. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej w tym temacie, chciałbym serdecznie zaprosić Was na pokazy filmu Punkt Krytyczny – Energia od nowa, który można obejrzeć bezpłatnie w ramach ogólnopolskiego roadshow. Film poruszający kwestie energii odnawialnej miał swoją premierę 14 maja w ramach festiwalu Dogs Against Gravity. Pozostałe projekcje odbędą się kolejno. 22 maja w Krakowie, 23 maja w Katowicach, 24 maja we Wrocławiu, 25 maja w Poznaniu, 26 maja w Łodzi, 29 maja w Szczecinie, 30 maja w Gdańsku oraz 31 maja w Bydgoszczy. Każdy pokaz rozpoczynać się będzie o godzinie 17:30, a wieńczyć go będzie panel dyskusyjny. Darmowe wejściówki na każdy pokaz możecie odebrać ze strony energiaodnawialna.pl. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, w jaki inny sposób da się w domowych warunkach uzyskać darmową energię elektryczną. Obczajcie wspomniany przeze mnie film Punkt Krytyczny – Energia od nowa, no i oczywiście pamiętajcie, żeby oglądać nas za tydzień. Cześć!